Absolutnie nie jest to jednostka chorobowa. Michał doznał lekkiego, czy wręcz pechowego, może nazwijmy to, urazu kolana. Nawet nie nazwałbym tego urazem, skręcenia, nieprawidłowego postawienia stopy, która spowodowała lekką rotację kolana i odczuwał lekki ból, ponieważ taka sytuacja uniemożliwiała mu grę. W związku z tym staraliśmy się to wyjaśnić od A do Z. A że przy okazji sprawa z tym urazem twarzy była taka, jaką wszyscy widzieli, no to te dwie domeny, które na siebie się nałożyły, spowodowały, że Michał nie wystąpił w tym meczu. A co do następnego meczu, no to mamy dzisiaj sobotę, jutro jest niedziela, zobaczymy, co, że tak powiem, opatrzność nam przyniesie i będziemy na to reagować. Mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że sportowa forma Michała na tym nie ucierpi, że będzie do dyspozycji trenera, ale czy wystąpi, no to też zależy od jego, że tak powiem, dyspozycji dnia, bo akurat w kontekście tego, co Bogdan planuje, może okazać się, że ktoś inny będzie pełnił rolę na pozycji lewego rozgrywającego. Tak zwane małe szkody, jak to określamy w naszym języku, czyli lekkie urazy związane z, jak gdyby, z charakterystyką uprawianego sportu, ale na razie nic takiego wielkiego, co by spędzało nam sens powiek i nie dawało, że tak powiem, nadziei na to, że zawodnicy będą sprawni, ci, którzy doznali tych drobnych urazów. To są takie urazy, nazwijmy to, straty zerowe. Marcin Ilijewski nie ma kontuzji. Marcin Ilijewski po prostu nadrabia zaległości treningowe, ale jest w pełni zdrowy, wydolny, musi wejść w grę, natomiast zdrowotnie absolutnie nic mu nie dolega. To samo Mariusz Urasik, czy to jest okaz zdrowia. Chodzi tylko o to, że no jak przez pewien czas nie funkcjonował w zespole, no to musi nabrać swojego rytmu, ale tutaj nie ma żadnych problemów zdrowotnych.